Miasto aniołów Anioł Godra, rodzina Angel Godra. Po wielkiej zdradzie, imperium i zamachu na rodzinę Cybergodra świat zmienił się na zawsze. Kale, znany jako Cybergodra, zaginął w chaosie, a jego dzieci, Zosia i Martyna, musiały uciekać, aby ocalić swoje życie. Ukryte w prototypowych zbrojach helbat husarskich, w biało-czerwonych barwach z majestatycznymi skrzydłami, dziewczynki zdołały umknąć śmierci, a Zosia i Martyna przysięgły walczyć z niesprawiedliwością i chronić mieszkańców Ziemi przed agresją. Działając w ukryciu, stworzyły nową organizację ochrony, która operowała w cieniu i walczyła z wszelkim złem. Nikt nie znał ich tożsamości, a ich wpływy w Imperium, choć ograniczone, były nadal znaczące. Wieczór w cyberolkuszu był spokojny. Zosia i Martyna siedziały w ukrytym laboratorium pod ruinami dawnego megazamka. Otrzymały informacje o działalności korporacji Big Arm, która pozyskiwała ludzkie przeszczepy i handlowała organami na czarnym rynku. Dziewczynki wiedziały, że muszą interweniować. Zosia Godra, anioł. Big Arm musi zostać zniszczony, powiedziała Zosia, patrząc na mapę ich operacyjnej bazy. Nie tylko zniszczony, ale musimy uratować tych ludzi, dodała Martyna, przeglądając dane o porwanych. Zosia i Martyna założyły zbroje helbat husarskie. Każda zbroja była majstersztykiem technologii i magii, wzmacniana erytonem, symbiontem reagującym na ich emocje i determinację. Skrzydła, które mogły rozwinąć siłą woli, były zarówno ozdobą, jak i bronią. Antygrawitacyjne buty pozwalały na niewiarygodne akrobacje w powietrzu, a mini silniki słoneczne zapewniały nieskończoną energię. Gotowa? Zapytała Zosia, poprawiając swoją maskę. Zawsze, zawsze, odpowiedziała Martyna, a ich skrzydła rozwinęły się z delikatnym szumem. Pod osłoną nocy dziewczynki przemieszczały się nad miastem, unikając radarów i kamer. Baza Big Arm znajdowała się w opuszczonej fabryce na obrzeżach Cyberolkusza. Zosia i Martyna wylądowały cicho na dachu budynku, gotowe do działania. Rozdzielamy się. Ja idę od frontu, ty zajmij tyły, poleciła Zosia, a Martyna skinęła głową na zgodę. Zosia wślizgnęła się przez jedno z okien, unieszkodliwiając strażników jednym szybkim ciosem. Jej zbroja błyszczała w ciemności, a symbiont reagował na każdy jej ruch, dostosowując się do sytuacji. Martyna, używając swoich antygrawitacyjnych butów, zeskoczyła na dziedziniec i bezszelestnie poruszała się między strażnikami, unieszkodliwiając ich jeden po drugim. Wewnątrz fabryki dziewczynki spotkały się ponownie. Przed nimi stała główna sala, w której operowali lekarze Big Arm, przygotowując się do kolejnych operacji. Zosia i Martyna wiedziały, że muszą działać szybko. Na trzy! Szepnęła Zosia. Raz! Dwa! Trzy! Krzyknęły jednocześnie, wbijając się do środka z rozwiniętymi skrzydłami. Światła zaczęły migotać, a symbionty na ich zbrojach pulsowały w biało-czerwonych barwach. Lekarze i strażnicy byli zaskoczeni, ale szybko zareagowali. Zosia unikała ciosów, parując je swoimi skrzydłami, a jej antygrawitacyjne buty pozwalały na szybkie zmiany pozycji. Martyna używała swojej zbroi jak tarczy, odbijając strzały i kontratakując z niesamowitą precyzją. Zosia zbliżyła się do głównej konsoli, gdzie trzymano dane o porwanych osobach. Używając swoich umiejętności hakerskich, zaczęła pobierać informacje, podczas gdy Martyna walczyła z coraz większą liczbą strażników. Musimy się spieszyć! Krzyknęła Martyna, odpychając przeciwnika jednym mocnym ciosem. Jeszcze chwilę, odpowiedziała Zosia, kończąc pobieranie danych. Gotowe! Razem dziewczynki wycofały się, używając swoich skrzydeł do ucieczki przez dach. Fabryka była teraz w chaosie, ale dane, które zdobyły, pozwolą uratować wielu ludzi. Wróciły do swojej kryjówki, zmęczone, ale zadowolone z wykonanej misji. Wiedziały, że to tylko początek ich walki, ale każda uratowana osoba była dla nich dowodem, że ich misja ma sens. Musimy kontynuować, powiedziała Zosia, zdejmując swoją maskę. I będziemy, odpowiedziała Martyna, również zdejmując swoją maskę. Dla naszego ojca, dla naszej rodziny i dla wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy. Rodzina Angel Godra, choć rozdzielona i ukrywająca się, nadal była siłą, z którą trzeba się liczyć. Zosia i Martyna, nowa generacja bohaterów w zbrojach helbat husarskich, kontynuowały walkę z niesprawiedliwością, chroniąc mieszkańców Ziemi przed zagrożeniami, które czaiły się w ciemnościach. Ich misja dopiero się zaczynała, a przyszłość, choć niepewna, była pełna nadziei i determinacji.